Jeśli dobrze policzyłem, to spotykamy się już po raz piąty, aby rozważać trochę kontrowersyjny temat, a jednak prawdziwy. Chodzi o dziedziczność. Jeszcze raz zadajmy sobie pytanie. Co to jest dziedziczność? Jest to odwzorowywanie postaw, zachowań, praktyk, przyzwyczajeń, nawyków przez ojców nam przekazanych, a więc poprzednich pokoleń. I tak jak wspomniałem, mogą być to dobre, szlachetne, jeśli poprzednie pokolenia były szlachetne i dobre, ale mogą to być także złe nawyki, złe przyzwyczajenia, które ściągają na nas konsekwencje. Bardzo często dramatyczne konsekwencje. Muszę powiedzieć, że wczoraj, kiedy nad Polską przechodziły te kataklizmy, około 20 tysięcy domostw zostało pozbawionych prądu. I kiedy słyszałem, ile to dziesiątków dachów zostało zerwane, pomyślałem o Śląsku Cieszyńskim, o ziemi, po której chodzimy. I zastanawiałem się, dlaczego kolejny raz te kataklizmy nas bokiem omijają. Jesteśmy tacy dobrzy, prawda? Dlatego ze względu na to, że jesteśmy tacy dobrzy, może tak, ja nie chcę nikogo obrazić, ale myślę, że to jest cząstka błogosławieństwa, jakie wymodlili nasi przodkowie. Bo jeśli ja tych spraw, sytuacji nie znam, tych przypadków nie znam, ale ktoś był łaskaw mi opowiadać, że ten pobożny lud Śląska Cieszyńskiego, nie mówię o dzisiejszym, bo dzisiaj to różnie wygląda, ale ten z poprzednich dwóch albo trzech pokoleń miał taki oto obyczaj, że wychodząc w pole, zanim kopnął kopaczką albo zapuścił sierp, najpierw klękał na zagonie i modlił się. Prawda li to, czy nie? Prawda. A potem, kiedy słońce zachodziło i trzeba było zejść z pola, również klękano i dziękowano. I popatrzcie, dziedzicznie to przechodzi z pokolenia na pokolenie i my jesteśmy odbiorcami tego błogosławieństwa. Choć nasza postawa, nasze zachowanie, może nie myślę o was, ale o współczesnych mieszkańców Ustronia i Śląska Cieszyńskiego generalnie rzecz biorąc, no, jest chyba inna niż była naszych dziadów, pradziadów. Ale Boże błogosławieństwo jak dziedziczność przechodzi z pokolenia na pokolenie. A więc dziedziczność to jest coś, co przechodzi z pokolenia na pokolenie. I ma ono charakter dobry, tak jak mówiłem przed chwilą, albo zły. I jeśli chodzi o te złe przyzwyczajenia, które sprowadzają na rodziny, na domy, na miejscowości, te złe przyzwyczajenia, i myśmy sobie niektóre z nich już wymienili. Mianowicie zaczęliśmy tam, gdzie Biblia zaczyna, od antysemityzmu. Jeśli ktoś rósł w rodzinie, gdzie Żyd był winien wszystkiego złego, gdzie co najgorsze mówiło się o Żydach, oskarżało się ich o wszystko, to dzieci słuchając tego
nasiąkały tym, prawda? Bo tak się mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, to taką będzie. Kim był Jasiu, taki Jan będzie. A więc jeśli w domach panował antysemityzm, a panował, nie zamykajmy oczu i nie mówmy, że nie. Do dziś on ma miejsce. To następne pokolenie jest tak, przejęło, powiedziałbym, to przekleństwo dziedzicznie od swoich ojców, matek. Nasiąkło tym, ale daj Boże, żeby to się zatrzymało. Ale to nie ma raczej tendencji zatrzymywania się, tylko idzie dalej, idzie dalej. I w związku z tym w przyszły wtorek będziemy się chcieli modlić, aby przerwać ten przekaz niegodziwego dziedzictwa. Jeśli w takiej atmosferze rosłeś, to gdzieś tam, choć się może do tego nie przyznajesz, gdzieś tam w pokładach twojej duszy jest jakaś niechęć wyartykułowana, wypowiedziana albo nie, ale Bóg patrzy na serce i wie, co jest w sercu. Dlatego będziemy się chcieli modlić, aby Pan odciął nas od tego wszystkiego, czego się nasłuchaliśmy, od tej atmosfery, w jakiej być może rośliśmy. Być może rośliśmy. Ja myślę, że nawet w niektórych kościołach nie zawsze był przychylny stosunek do narodu izraelskiego. I coś z tym trzeba zrobić. Mówiliśmy także o przeklinaniu. Może dziś już to nie jest takie modne. Może ludzie bardziej wykształceni już tego aż tak nie praktykują. Ale mi się wydaje, że w przeszłości, gdzieś tam w drugim, trzecim pokoleniu wstecz, nie zawsze sobie sąsiad sąsiadowi dobrze życzył. Nie zawsze sąsiad sąsiadowi dobrze życzył. Aby ci krowa zdechła, abyś nie miał urodzaju, aby ci się dom spalił. Czy mam rację, czy nie? Nie mam racji? Może nie mam racji, ale wiem, że kiedyś tak bywało. I jeśli teraz znowu małe dzieci, które gdzieś tam się bawiły nawet pod stołem, słyszały, jak robi to ojciec, matka, przeklinając sąsiada, to znowu kiedyś w jakimś takim momencie newralgicznym im to przyjdzie na myśl, żeby przekląć kogoś. Nawet żonę, ty nieudacznico, nawet dzieci, ty najduchu, albo coś w tym rodzaju. A więc może coś takiego być. A mówiliśmy też, że to jest prowokacja, to jest powód, dla którego niegodziwość spada na tych, o których się tak mówi. Po trzecie, mówiliśmy, że nasi ojcowie, może to nie dotyczy tak Ustronia, bo tu mieszka raczej skromny, prosty lud, ale w innych miejscach, jak choćby Warszawa, Kraków, ludzie podróżują po całym świecie, podróżowali po całym świecie. Niektórzy byli ambasadorami gdzieś tam w Indiach, gdzieś tam w Indonezji i zetknęli się tam z tamtą kulturą, z tamtymi obyczajami. I na pamiątkę gdzieś sobie jakiegoś Buddę przywieźli, brzuchatego Buddę, ustawili go gdzieś na miejscu czołowym i czy się mu kłaniają, czy nie. On wcale ten martwy posąg tego nie wymaga. Ale demony, które stoją za tym, albo mogą stać za tym, swoją rolę w tym domu odgrywają. I bardzo często powoduje to kłótnie między małżonkami, nieporozumienie rodziców z dziećmi, choroby
różnorakie, a więc przyczyny mogą być różne. Szukamy, pytamy, a bardzo często to są właśnie te pamiątki po rodzicach. Pamiątki przywiezione gdzieś tam skądś. To są te wisiorki, które babcia przekazała, bo ten wisiorek, ten amulet strzegł ją w czasie wojny, strzegł ją w czasie Sybiru i tak dalej. Ty, wnuciu, musisz to nosić na sobie, bo inaczej, no właśnie. I wtedy uwaga kierowana jest na ten wisiorek, że to on zabezpiecza, że to on i to on daje poczucie bezpieczeństwa, a tym samym staje się kim? Bożkiem. A Bóg schodzi gdzieś na dalszy plan. A więc kiedyś tak było. Kiedyś tak było, może dzisiaj się tego już tak gremialnie nie stosuje, ale też czasem patrzę, jedzie ktoś takim wypasionym Mercedesem, zobaczyliście to, a z przodu ma podkowę. No właśnie. No więc cóż to jest? Gdzieś tam rodzice, dziadkowie mu powiedzieli, podkowa da ci szczęście. A więc ci nawet mądrzy ludzie jeżdżą z podkowami. A na domach przecież widnieją przybite podkowy. No, wiele kościoły nawet w tym pomagają. Pomagają, bo przy okazji różnych świąt, jak choćby tych, to trzeba coś tam zrobić i cały rok to zachowywać, albo iść na pole i siać, bo to przyniesie, bo to poświęcone i lepszy plon przyniesie. Myślę, że lepiej wiecie, o czym mówię, niż ja, który to mówię. I to jest ten trzeci, czwarty. Nie wiem, mogło tak być, że nasi przodkowie, dziadkowie uczęszczali do miejsc siedzib demonicznych. Mogło tak być, możemy o tym wiedzieć, nie musimy o tym wiedzieć. Ale bywało tak, że gdzieś tam do knajpy chodzili codziennie, upijali się, a potem maltretowali swoje rodziny, swoje domy, męczyli i tak dalej. A więc może tak być. A dzieci wychowane w takich warunkach nasiąkają tym. Bo tak to jest, że jabłko pada niedaleko od jabłoni. Jaki ojciec, taki syn. Jaka matka, taka córka. I to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tak długo, dopóki ktoś nie przerwie tej nici. Dlatego zbierać się tutaj będziemy, aby po prostu modlić się o przerwanie. Powiesz, ale ja nie wiem. Bóg przebaczył. Przebaczył ich w momencie, kiedy przyjmowaliśmy Jezusa Chrystusa. Stare rzeczy przeminęły. Ale wiecie, kto o tym doskonale pamięta? Wiecie? Diabeł. On ma dobrą pamięć. I on wie, co się wydarzyło i będzie robił wszystko, żeby konsekwencje tego spadały na drugie, trzecie pokolenie. Dziś się przypatrzymy piątemu powodowi, który może sprowadzić niegodziwe przeżycia na nasze życie. Jakie to są? To mogą być, tak to nazywam, praktyki okultystyczne. Wiecie, co mówi Piąta Księga Mojżeszowa? To nie jest rzecz nowa. Ja już o niej mówiłem, ale ponieważ ona jest w tym zakresie wykładu, chcę o tym także wspomnieć. Posłuchajcie. A niechaj nie znajdzie się u ciebie taki, niechaj się nie znajdzie u ciebie taki, który przeprowadza swego syna
czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbyta, ani wierzbiarz, ani guszczarz, ani czarodziej. Idąc dalej, ani zaklinacz, ani wywoływać duchów, czyli spirytysta, ani znachor, ani wzywający umarłych. I jeszcze dalej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z jedną panią i mówiłem jej o tym. A ona mówi, a wie pan co, to jest w Starym Testamencie. Na tyle znała Biblię, że wiedziała, iż to jest w Starym Testamencie. Ja mówię tak, tak, ale w Nowym równie wiele miejsc o tym mówi. Czy nie pamięta pani, czym się kończy ostatnia księga Objawienie świętego Jana? Mówi ona, że na zewnątrz będą psy, złodzieje, czarownicy i tak dalej, i tak dalej. Przecież Biblia nie musi się powtarzać co w drugim wierszu, ciągle i ciągle to samo. Wystarczy, że jest raz napisane, a potem jest to przypominane. A więc, kochani, to jest także coś, co jeśli o tym wiemy, trzeba w jakiś sposób się od tego odciąć. A więc spirytyści. Ktoś mi kiedyś opowiadał, ja to już też tu mówiłem, to się tu w tym zborze wydarzyło. Być może starsi nawet będą widzieli, kogo mam na myśli. Ale pewien człowiek, który stawał nawet za kazalnicą, aby zwiastować Słowo Boże. Kiedy nadchodziła godzina jego śmierci, dostawał jakiejś niepewności. Nie wiedział, dokąd idzie. Krzyczał, lamentował, zrywał się w nocy. Ogarniał go jakiś strach, niepokój. A żona jego nie uczęszczała do zboru, choć oczywiście uczęszczała do jednego z kościołów. Znała mój adres i zadzwoniła. Pastorze, przyjdź, pomóż mojemu mężowi, bo ja sobie z nim rady dać nie mogę. I kiedy przyszedłem do niego, pomodliliśmy się i uspokoił się. Ale na drugi czy trzeci dzień znowu to wracało. I ona znowu dzwoniła. I znowu tam przyjeżdżałem. I tak się to parokrotnie powtórzyło. On już był jedną nogą na drugiej stronie Jordanu. Ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jest to coś nienormalnego. Że coś to jest nie tak. Człowiek wierzący. Człowiek, który głosił Słowo Boże. A teraz umiera i umrzeć nie może spokojnie. I zaczęliśmy w chwili takiego jego przebłysku rozmawiać. I pytam, bracie, czy ty wszystko wyznałeś Bogu? Czy z wszystkiego się oczyściłeś? Czy uzyskałeś w oczach Boga przebaczenie wszystkich twoich grzechów? On mówi, no chyba tak. Chyba tak, nic mi się nie przypomina. Ale potem, żeby w szczegółach nie opowiadać, szliśmy dalej, dalej. I nagle on stwierdza coś takiego. Kiedy byłem małym chłopcem, pasałem krowy gdzieś tam po Czantoli, czy owce, nie wiem. Nie pamiętam. I mówi, tam był jeden taki dom. I kiedyś padał deszcz, i gospodarza tego domu zaprosili mnie, żebym się skrył przed deszczem. A kiedy się w tym domu znalazłem, zaproponowano, abyśmy się zabawili w wywoływanie duchów. I zaczęli wywoływać jakieś tam duchy, zjawy się pokazały, coś tam się działo. No ale ja tam tylko byłem. Ja nie brałem w tym udziału. Pomyślałem, no i prawdopodobnie tu jest
jak mówią Niemcy, pies pogrzebany. Tu jest problem. To nic, że on się w to emocjonalnie nie angażował, ale diabeł go tam dostrzegł. I teraz, kiedy jego życie dobiegało do końca, wróg się o coś upominał, jak gdyby chciał w ostatniej chwili, kiedy jego psychika już nie funkcjonowała jak należy, chciał zainterweniować i zawładnąć jego sercem. A więc to nie są sprawy, które można pozamiatać pod dywan. Jeśli coś takiego zrobiliśmy, albo wiemy, że nasi przodkowie zrobili, no to coś z tym trzeba zrobić. Co? Trzeba się modlić. Będziemy się modlić. Co dalej? Sataniści. No, myślę, że tego rozwijać nie trzeba, bo myślę, że nikt z nas do jakiejś satanistycznej grupy kościoła satanistycznego nie należał, choć muszę powiedzieć, że są to bardzo liczne kościoły. W niektórych miejscach osiągają nawet 10 tysięcy członków. A więc jeśli ktokolwiek się z tym zetknął i zainteresował i otworzył, no to może mieć problem i może ma problem. Hare Krishna. A więc te wszystkie okultystyczne praktyki, których Bóg zabrania, których Bóg absolutnie zabrania, bo są obrzydliwością w Jego oczach. Zanim pójdę do następnego punktu, przypomnę coś, co już tu kiedyś mówiłem, ale przypuszczam, nie wszyscy się wtedy w tym nabożeństwie uczestniczyli. To się wydarzyło niedaleko stąd, w Jastrzębiu-Zdroju. Jeszcze tam wtedy naszego zboru nie było. Nie wiem, czy w ogóle byli tam już ludzie wierzący, czy nie. Ale ja się z tym problemem spotkałem nie w Jastrzębiu, ale w dalekim Szczytnie. Otóż będąc tam kiedyś na ewangelizacji, pewien człowiek poprosił mnie, abym zechciał z nim porozmawiać. I usiedliśmy przy kawie i rozmawiali. I on mi zaczął opowiadać, snuć nić swojego życia. Powiedział tak, przed laty mieszkaliśmy w Jastrzębiu-Zdroju. Ja mówię, o to bardzo blisko Ustronia. Ja mieszkam w Skoczowie, o, to bardzo blisko. Pracowałem w kopalni. I dobrze się nam powodziło, to było w czasach dawniejszych. Dobrze się nam powodziło, mieliśmy swój dom, mieliśmy samochód i w zasadzie niczego nam nie brakowało. I byliśmy na ówczas szczęśliwym małżeństwem. Ale jednego dnia mój szwagier, mieszkający gdzieś tam w Szczecinie, zapytał, czy nie mógłby na parę dni przyjechać do Jastrzębia-Zdroju, żeby odpocząć. No jak się nie zgodzić, żeby szwagier przyjechał. I przyjechał. Jeździliśmy do Wisły, tu i tam. Pokazywałem mu, odwiedzaliśmy tu i tam. A potem nadszedł ostatni wieczór. I on miał późno pociąg, który gdzieś tam do Katowic, a z Katowic do Szczecina. I tak mówi, siedzieliśmy, coś tam trochę sobie wypiliśmy. Potem, on oczywiście był niewierzący, coś tam sobie wypiliśmy, potem kawę. No i urwały się wszystkie możliwości. I tak siedzieliśmy, patrzyliśmy jeden na drugiego. I nagle on mówi, ja wam coś pokażę, ja wam coś zademonstruję. No popatrzyliśmy z żoną na siebie, no pokaż. Ale proszę, abyście przykryli ten stół białym obrusem. I oni posłusznie ten stół, przy którym siedzieli, przykryli białym obrusem. Zapalił świeczkę, coś tam zaczął mamrotać, coś tam zaczął mówić. I mówi,
ten stół nagle zaczął podskakiwać i chodzić po pokoju. No i myśmy sobie z tego pośmialiśmy się z żoną, uśmiechnęliśmy. Jakaś sztuczka cyrkowa, bo w ogóle się tym nie przyjęliśmy. I w tą stronę ten stół podskakiwał. No i w końcu ustało to i mówi, ja zawiozłem go na dworzec kolejowy. A kiedy wróciłem, zastałem moją żonę w totalnym rozstroju nerwowym. Zapytałem, dlaczego? Bo kiedy myśmy wyszli, żona pozbierała szklanki, naczynia i poszła myć do kuchni. I kiedy myła, odniosła wrażenie, że tam na tym krześle, na którym siedział mój szwagier, jakby ktoś siedział, jakby coś było. Odwróciła się, a tam jakiś potwór, niby małpa, niby nie małpa, na tym krześle. Żona wrzasnęła, krzyknęła, no jak to Polacy najczęściej krzyczą, Jezus Maria. No i to znikło. I znowu, a myśli, zmęczona jestem, pewnie jakieś przewidzenie. I znowu zajęła się myciem naczyń, nagle czuje, że coś się o jej łydki ociera. Obejrzała się, a to ten stwór chodzi wokół niej i powiedzmy dotyka jej łydek. I znowu krzyknęła. Potem przyjechał mąż, położyliśmy się spać i kiedy już prawie zasypialiśmy, w łazience dał się słyszeć jakiś rumor. Wybiegliśmy, patrzymy, lampa, klosz od lampy spadł na posadzkę, ale się nie rozbił. I od tego momentu w naszym domu rozpoczęła się gehenna. Miały miejsce takie dramatyczne zdarzenia, że po prostu nie wytrzymaliśmy psychicznie. I postanowiliśmy sprzedać dom w Jastrzębiu i wyprowadzić się do Szczytna, daleko od Jastrzębia. No ale proszę sobie wyobrazić, mówi mi ten człowiek, kupiliśmy dom w bloku, mieszkanie w bloku i to samo zaczęło się powtarzać w Szczytnie. I doszło do tego, że ona biedna, psychiczna, kobieta słabsza, znaczy nie słabsza, nie wytrzymała psychicznie. I musiał ją zawieźć zabrali ją do zakładu psychiatrycznego. I mówi, zostałem w domu sam. O mało też mnie to nie spotkało. Ale w pewnym momencie, mówi, podjąłem nawet zamiar popełnienia samobójstwa. Zawiozłem żonę do psychiatryka, a sam na wpół przytomny, nawet nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, postanowiłem z sobą skończyć. I szukałem miejsca, żeby to zrobić. I zobaczyłem taki park i postanowiłem, że w tym parku znajdę jakieś drzewo, gdzie się powieszę. I kiedy już byłem w tym parku, zobaczyłem nagle, że w tym parku stoi jakiś dom. I na wpół przytomny otworzyłem oczy i zobaczyłem tablicę. Kościół. Kościół zbór Betel w Szczytnie. Wszedłem tam, akurat się rozpoczynało nabożeństwo i tam oddałem swoje życie Bogu. I tam się nawróciłem. Modliliśmy się o moją żonę i po jakimś czasie ona także wyszła ze szpitala. I teraz mi powiedzcie, to są żarty. Mamy do czynienia z mocami ciemności. Mamy do czynienia z duchami złości. My sobie możemy powiedzieć, ach, to są bajki z Tysiąca Jednej Nocy.
No tak, możemy, ale prawda jest inna. Prawda jest inna. Ile go kosztowało? Ile go kosztował ten jeden nieostrożny czyn, jakim był wieczór, kiedy pozwolił na to, żeby się w jego domu odbywały praktyki okultystyczne. Co jeszcze może być przyczyną, że przychodzi to, nie chcę tego nazywać aż tak bardzo przekleństwem, ale dziedziczna niegodziwość. Nie chcę urażać niczyjego ojca, niczyjej matki, ani swoich rodziców. Dlatego nie mówię o przekleństwie. Mówię o niegodziwości. Co jeszcze może przychodzić? Jeśli nasi rodzice, a nasi przodkowie, generalnie rzecz biorąc, korzystali na przykład z usług tak zwanych bioenergoterapeutów albo znachorów. W każdej praktycznie wsi jest ktoś taki, kto się zna na leczeniu, albo kto się zna na zamawianiu, albo od tam jeszcze na czymś. I korzystanie z tego typu odpowiedzi na problemy, no to są bardzo często, konsekwencje tego są bardzo często, polegają one bardzo często na tym, że się trafia do zakładów psychiatrycznych po tego rodzaju spotkaniach. No, w każdym razie mam wiele tego rodzaju dowodów, że korzystanie z tego rodzaju źródeł bardzo często kończy się dramatycznie. Ja swego czasu tu opowiadałem o kobiecie z Chełma. Nie będę tego powtarzał. Ale przyczyną było to, że w swojej chorobie, w swoim bólu udała się do bioenergoterapeuty. Przez jakiś czas, 2 czy 3 dni jej to ulżyło, pomogło, ale potem stokroć gorsze przyszły ataki. Do tego stopnia, że chciała popełnić samobójstwo. A więc nie wierzcie tym wszystkim rozczapierzonym ręką na słupach z napisem ręce, które leczą. Co prawda już to znikło, gdzieś ci ludzie się usunęli, może im zabronili. Ale kiedyś to gdzie człowiek nie pojechał, to wszędzie jakiś tam Nowak, jakiś tam ktoś, ręce, które leczą, Kaszpirowski, nie Kaszpirowski. To ciągle funkcjonuje. Ale korzystanie z tego rodzaju źródeł, Harris, Kaszpirowski i inni, prowadzi bardzo często do psychicznych różnego rodzaju powikłań. Bo cóż to jest? To jest przekazywanie złej, obcej, powiem nawet więcej, demonicznej mocy. Może się zdarzyć, że ktoś zostanie, komuś będzie ulżony, ale to potem wraca w zdwojony sposób. Także jeśli mógłbym was prosić, bądźcie ostrożni. Ja sobie zdaję sprawę, że kiedy człowiek jest w cierpieniu, kiedy lekarze nie dają wyjścia albo nie wiedzą o co chodzi, człowiek się brzytwy chwyta. Jest się gotów chwycić nawet brzytwy. I wtedy, jeśli wróg mu coś takiego podsunie, to gotów jest z tego skorzystać. Ale to się zawsze przeważnie źle kończy. I dzisiaj może jeszcze jeden albo dwa powody. Kochani, stosunkowo niedawno czytałem, że kiedy Sowieci szli ze wschodu, to począwszy od Kaliningradu, poprzez Pomorze, dopóki nie doszli do Berlina, zgwałcili ponad 2 miliony kobiet. I to wielokrotnie.
niektóre kobiety zgwałcono wielokrotnie. Amerykanie zaś, idąc z zachodu, zgwałcili około 150 tysięcy Niemek. I jakie były tego skutki? Skutki były takie, że większość tych kobiet albo popadała w tak głęboką depresję, że nie chciała mieć nic wspólnego z małżeństwem, z mężczyznami i pozostawały samotnie do końca życia. I najczęściej wcześniej umierały. Ale też był jakiś procent tych kobiet, które znalazły się w zakładzie psychiatrycznym. A więc to w jakiś sposób na nich oddziaływało. W Głębieczku, na jednym z kursów, podczas jednego wieczoru ewangelizacyjnego, gdy zwiastowałem na temat świętej krwi Jezusa, w pewnym momencie jedna z siedzących dziewcząt zaczęła się temu sprzeciwiać. Po prostu krzyczeć, wrzeszczeć, mówić nie, nie, nie zgadzam się. Ale kiedy popatrzyłem na nią, to był ewidentny przypadek demonicznego opętania. Język na wierzchu, oczy wyszły z orbit i modliliśmy się o nią. A kiedy potem wszystko ustało, pytałem ją: dziecko, kiedy to się stało? Coś ty zrobiła? Ona odpowiedziała: ja nic nie zrobiłam. Zostałam parokrotnie zgwałcona. I ten gwałt na mnie popełniony spowodował, że moja psychika się w jakiś sposób otworzyła na to, aby moce ciemności zawładnęły mną. A więc szok spowodowany gwałtem. Znam kobietę, nieco młodszą ode mnie, ale jest naukową alkoholiczką. I kiedyś z nią przebłyskał trzeźwości, bo to się rzadko zdarza, a zapytałem: co się dzieje? Dlaczego pani ciągle pije? Odpowiedziała: ja już 14-latka zostałam zgwałcona przez księdza. Okazuje się, że nawet duchowni się dopuszczają tego rodzaju niegodziwości. No i teraz pomyślcie, ktoś tam w czasie przechodzenia frontu został skrzywdzony, to ten ktoś w domu nie może o niczym innym mówić, jak o tym, co się wydarzyło. A ci, którzy słuchają, nasiąkają tym. I różne mogą być ich reakcje. Albo nienawiść, totalna nienawiść do tych, którzy to zrobili, ale czy nienawiść to chrześcijańska postawa? Czy możemy chodzić z nienawiścią w sercu, nawet jeśli to był jakiś barbarzyńca ze wschodu, Sowiet? Czy wolno nam, bo naszą matkę skrzywdził, bo moją siostrę zgwałcił? Czy wolno? Jeśli będziemy w tym trwać, to będziemy się kiczyć duchowo. To nigdy nie wyjdziemy z tego marazmu. Coś trzeba z tym zrobić. Co trzeba zrobić? No, po pierwsze chyba przebaczyć. A po drugie odciąć się od tego, cośmy słyszeli, czym nasiąkliśmy. Ja wiem, o czym Zdzisław chciał powiedzieć. On to bardzo tak w białych rękawiczkach powiedział i ma rację, że tak powiedział. Ale tak to jest. Dzieci bardzo często patrzą na to, co się wydarzyło z ich rodzicami i dźwigają albo błogosławieństwo, albo przekleństwo.
Albo błogosławieństwo, albo wszechleństwo. Ja już tu wam kiedyś opowiadałem bieg mojego życia. I kiedy dorosłem, ja wiedziałem, kto to zrobił. Znaczy nie personalnie, ludzi znałem. Bo nie wiem, czy oni w ogóle jeszcze żyją, czy nie żyją. Ale wiedziałem, jaki naród to zrobił. I żywiłem do tego narodu ogromną nienawiść. Ogromną nienawiść. A myślicie, że mi z tym było dobrze? Nawróciłem się, a ciągle to tkwiło gdzieś w moim sercu. Ciągle ten ciel gdzieś tkwił w moim sercu. To mnie obciążało. Nie mogłem sobie z tym poradzić, dopóki Bóg miłosierdziu swoim nie przekonał, że muszę się odciąć od przeszłości. Że nie mogę żyć przeżyciami mojej matki albo naszej rodziny. Nie mogę, bo to mnie będzie do końca obciążać. Co nie znaczy, że od czasu do czasu się to nie budzi, bo diabeł to jest kłamca. On wykorzystuje każdą okazję, żeby nas znowu i znowu pogrążyć. Ostatnio słyszałem, a sobie też zresztą, że Putin ma taki plan, żeby podzielić Ukrainę. Część zabrać dla siebie, a część dać Polsce, a jeszcze część Węgrom, tam w Zakarpacie. I nagle przystąpił do mnie wróg. O! To byłoby dobre. I natychmiast, tak, ten naród się skrzywdził. To byłoby dobre. Powiedziałem, idź precz ode mnie, szatanie. Nie tobie i nie mnie decydować. Bóg jest panem historii, a nie ja, ani ty. I ostatnia myśl, o której także Biblia mówi, przeczytajmy może fragment z listu Pawła do Efezjan, 6:2-3. Czcij ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Dalej, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A jeśli tego nie robimy, to co nas spotyka? Błogosławieństwo? Przekleństwo. Bóg daje obietnicę. Jeśli będziemy zajmować właściwą postawę dla naszych rodziców, to Bóg obiecuje nam wszelkie dobro i długie życie. Ale jeśli pomiatamy naszymi rodzicami, no to czego się możemy spodziewać? To jest zarówno w Starym Testamencie napisane, jak i w Nowym Testamencie. I tak jak powiedziałem tu przy jakiejś okazji w niedzielę, nie musimy się we wszystkim zgadzać z naszymi rodzicami. Prawda? No bo są i tacy niegodziwi ojcowie, że wysyłają swoje córki na ulicę, aby zarabiały ciałem, bo oni chcą się napić. To co, ta córka ma uszanować wolę swojego ojca? Wyobraź sobie, że twój niewierzący ojciec nakazuje ci, abyś szedł albo szła i kradła. To bez mrużenia oka będziesz to robić? Jak myślisz? Nie, bo wtedy podpadasz pod inne przekleństwo. Kto kradnie, przekleństwo związane z kradzieżą. No ale czy takich przypadków nie ma? Jest ich wiele. Ja się ich nasłuchałem, kiedy pracowałem i byłem wśród młodzieży. Bywały takie przypadki, że ojcowie zmuszali do stosunków swoje córki. Molestowali swoje dzieci. To dlatego, że to jest ojciec, to ja się muszę na wszystko zgadzać? Jak byśmy postąpili? Nie.
szacunek szacunkiem, a posłuszeństwo w niegodziwości to zupełnie coś innego. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, ale nie można. Nie można w ten sposób. Bo co z tego, że przyniesiemy tę półlitrówkę Ojcu, a sami skalamy nasze sumienie. Nie wolno się decydować nawet pod presją gdyby byli kochani, kochający, to by tego nie oczekiwali. Ale nie wolno. Bóg nie nakazuje nam, abyśmy we wszystkim byli rodzicom posłuszni. Ale abyśmy byli posłuszni rodzicom, którzy są w Panu. A innych, jeśli są niewierzący, to co? Szanować jako rodziców. Ale na ich niegodziwe postępki nie wolno się decydować. Mam tu jeszcze dłuższy fragment Bożego Słowa, ale o nim tylko wspomnę ze względu na czas. Dobrze by było, abyśmy o tym, a zwłaszcza młodzi, a zwłaszcza ci, których ojcowie jeszcze żyją, a są w Panu, a są prawymi rodzicami, żebyśmy o tym pamiętali. Co mam na myśli? Gdy otwieram Stary Testament, to zauważam jedną ważną prawdę. Zauważam, że kiedy Izaakowi urodziło się dwóch synów, pamiętacie ich imiona, Ezaw i Jakub, to Ezaw jako pierwszy miał prawo do błogosławieństwa. A Jakub za namową matki ukradł mu to błogosławieństwo. I gdybyśmy otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową, 27 rozdział, 36 wiersz, zobaczycie, co się działo z Ezawem, kiedy się dowiedział, że jego ojciec już wcześniej pobłogosławił Jakuba. Zbliżył się przeto i pocałował go. A gdy począł woń, szat jego, a to mówisz o Jakubie, tak? Błogosławił go, mówiąc. A Izak odpowiedział i rzekł do Ezawa: oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratyńców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? A Ezaw rzekł do ojca swego: czy tylko jedno masz błogosławieństwo? Błogosław także i mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. I takich miejsc, gdzie dzieciom tak bardzo się rozchodziło o to, aby ojcowie ich błogosławili, z dziesiątki. Kiedyś w błogosławieństwie ojców upatrywano szczęścia, błogosławieństwa. Nawet Laban, kiedy Jakub uciekał od niego, kiedy go wreszcie dogonił, wziął swoje wnuki na ręce i je błogosławił. Jest jakaś duchowa tajemnica w tym, jeśli rodzice błogosławią swoje dzieci. I każde dziecko, każdy chłopiec, każda dziewczyna powinna o takie błogosławieństwo zabiegać. Powinna o takie błogosławieństwo zabiegać. No bo brak szacunku do rodziców prędzej czy później odbije się na tych, którzy tego szacunku rodzicom nie okazują. Prawdopodobnie dzieci tych, którzy szacunku swoim rodzicom nie okazują, pójdą jeszcze dalej. I przykry będzie los tych rodziców. Ja już też kiedyś mówiłem i tym zakończę.
stary, niedołężny ojciec. Syn zaprzęga konie i mówi: tata, jesteś zawadą w moim domu, zawiozę cię do domu starców. Ojciec nie miał nic do gadania. Wsadził tego ojca na furmankę i jadą. Aż wreszcie syn zobaczył, że koń się zmęczył i przy jakimś tam przydrożnym kamieniu się zatrzymał. I mówi: tata, tu przez chwilę odpoczniemy. A kiedy spojrzał na ojca, zobaczył, że ojciec płacze rzewnymi łzami. I pyta: tata, co ci się stało? A ojciec odpowiada: synu, ileś lat temu ja także mojego ojca wiozłem do domu starców i też przy tym kamieniu się zatrzymałem. I to, co siałem, to do mnie wróciło. Siejmy dobro, a dobro będzie wracać. Niech nas...